Na zakończenie, komiks amerykański, jeden z najbardziej popularnych, najpopularniejszych postaci amerykańskiego komiksu superbohaterskiego, czyli Spider-Man. Spider-Man, którego możemy poznać na nowo, albo raczej od początku, jeszcze raz. Ponieważ przyniosłem do radia pierwszy tom z nowej kolekcji z wydawnictwa Ashett, czyli Superbohaterowie Marvela. I pierwszy tom jest poświęcony oczywiście człowiekowi pająkowi. E, tutaj mamy w tym albumie albumy są kierowane dla osoby, która e, po raz pierwszy zetknę zetknęła się, nie wiem, znaczy, która chce dowiedzieć się, jak to wszystko się zaczęło. I kolejne tomy będą poświęcone kolejnym bohaterom, także osoby, które dopiero e, na przykład zafascynowane e, adaptacjami e, filmowymi, chcieliby sięgnąć po komik, żeby nie musiały grzebać gdzieś tam, e, ściągać, e, nie wiadomo, jakie cudy robić, żeby poznać e, Początki, oryginy tych głównych baterów, tylko tutaj wydajemy swój szedł wodzi naprzeciw, żeby właśnie takie oryginy tutaj prezentować. Um, także no mamy, mamy po raz kolejny, nie ukrywajmy, początek Spidermana w języku polskim. Um, myślę, że na słuchajcie, w ogóle Na temat no, kolekcja szedł. To wypowiadał się, się już e, trójka e, Uncle Mrowa, e, i Habot i komiksomaniak w Comics Weekly, również wypodział się szafa z komiksami. Ja nie mam więcej do dodania tak naprawdę. Ja wam tylko chciałem poinformować, że coś takiego jest. Jeśli e, na przykład e, no wiecie, to jest tak, że w latach 90. kiedy pojawił się pierwsze komiks ze Spidermanem u nas w Polsce z wydań TM Semik no to już mieliśmy jakiś tam moment, jakiś, już jakiś tam w którymś tam momencie rozpoczęliśmy te Przygody. Nie było, go tak, nie było tego chronologicznie od początku. Um, I więc tak samo. Um, no i tak samo. No i w zasadzie teraz osoby, no, no również co, codziennie pojawiają się nowi czytelnicy, którzy chcieliby zacząć e, czytać komiksy ze swoimi bohaterami, którzy, który, których polubili, właśnie e, z filmu pełnometrażowego albo jakiegoś serialu animowanego. E, no i to nie jest nic złego. W zasadzie to też jest troszeczkę denerwujące, że często jest tak, że mamy jakiś komik ze Spider-Manem, czy coś i na początku każdego zesztu mamy, że ugryziony przez radioaktywnego pająka coś tam dostał supermoce. Przecież my to wszystko wiemy, ale tak są wciąż ludzie, którzy tego nie wiedzą, chcieliby to poznać. Więc, co mamy w tym pierwszym tomie? Słuchajcie, no ogółem Spider-Man, tutaj jeszcze muszę zaznaczyć, no bo wypadałoby, że Spider-Man Peter Parker zadebitował po raz pierwszy w sierpniu w 1962 roku w Amazing Fantasy. Został stworzony przez Stana Lee oraz Steve Ditko i zdobył sukces, ponieważ jakby to był bohater, który miał też borykał się ze swoimi problemami. Wiecie, Peter Parker jest taki kujon, ale taki kujon, takiego, którego nikt nie lubi. Nie ja wiem, nie mogę, znaczy, źle powiedziałem, że nikt nie lubi, ale no, są okej, okay, nie namawiam do tego, żeby kogoś nie lubić, ale mi się wydaje, że każdy z was, może w ten sposób powiem, każdy z was ma takiego znajomego na studiach, albo miał to gdzieś tam w liceum, w gimnazjum czy w podstawówce, który uczył się wszystkich człowiek na pamięć, na pamięć się czytał wszystkiego, e, uczył się wszystkiego, e, a potem albo przed egzaminem, albo jakąś kolokwium czy sprawdzianem, to chodził w kółko i mówił ja nic nie umiem, ja nic nie umiem, nic się nie uczyłem, nic nie mówię, ty, ty, ty zdasz, a ja nie zdam, łe. a potem się okazuje, że zostaje piątkę, no wiecie, to jest denerwujące, nie róbcie tak, no nie chwalcie się, że, nie mówcie nagło, że ja nic nie umiem, nic nie umiem, a się okazuje, że znacie wszystko na pamięć, to nie jest Fajne. No ja byłem. Um... Ale okej, okay, no Peter Parker jest taką łamagą, kolesiem, którego de facto wszyscy, wszyscy gardzą i koleżanki i koledzy mają go w nosie, w szczególności Flash Thompson, który nawiasem mówiąc, później będzie agentem Venomem. No i jak wiemy, w wyniku nieudanego, znaczy eksperymentu, przez przypadek zostaje napromieniowany pająk, użarł Petera i ten dostał super No i właśnie w tym pierwszym tomie mamy początek, właśnie w jakich okolicznościach zginął wujek Ben, i on się zdecydował na to, żeby być tym superbohaterem. Potem mamy... Pierwsze spotkanie z Sinister Six, czyli z jego największymi super wrogami, którzy łączą siły, żeby razem pokonać Spidermana. Tą historię, no właśnie to jest też wybór. Ja, dlaczego akurat te historie? Nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, Spiderman miał w swojej historii tyle różnych opowieści, które wywarły duży wpływ na to, kim on jest, jakim bohaterem. On tracił moce, on zyskiwał nowe moce miał swoich klonów, więc dlaczego akurat te? No, naprawdę dużo, ciężko by wybrać. Akurat autorzy zdecydowali się na to, żeby e, wziąć tę historię. E, no i po złowieszczej szóstce, po tym Sinister Six, który jest starym komiksem, mamy już coś współczesnego, e, czyli komiks Michaela Straczyńskiego oraz Johna Jomity Juniora, e, wszystkiego najlepszego. I to jest, e, to są już e, kolejne zeszyty, kolejne historie ze Spider-Manem, są takie sentymentalne podróże, gdzie po prostu poznajemy jakby drugą stronę tego bohatera. Nie to nie są takie, wiecie, totalne bitki, gdzie on idzie, bije się, koniec, tylko jakby bardziej wejście w, um, te, w psychologię tej postaci, żeby Spidermana po prostu polubić. A jeszcze tak, taka ciekawostka, że za korektę odpowiedzialny jest Kuba Jankowski, którego serdecznie pozdrawiam. No i nie pozostaje nic innego jak po prostu zwrócić wam uwagę na to, że jest nowa kolekcja z wydawnictwa Haszet, Aszet superbohaterowie Marvela, gdzie będziemy mieli przybliżane jednotomowe historie, gdzie mamy origin e, przybliżenia jakiegoś konkretnego bohatera lub grupy bohaterów.